Co się z tobą działo? Oj, pani, a ile ten program trwa? Że, no to nie się, musi działo, być tak, się działo. Nie wiesz. musi być tak od dwiema ojca i syna, ale. Ogólnie ci powiem, mm -hmm. że po prostu pierwszy raz przed kamerą stanęłam w wieku dwóch lat. Więc moje całe życie to były media, moje całe życie to były kamery, moje całe życie było rozliczane i oglądane przez innych. Artystka od urodzenia. Tak. I to było cudowne zarazem, ale też bardzo trudne z drugiej strony. Myślę, że jak ktoś jest osobą wrażliwą, to show-biznes jest ciężkim chlebem do zgryzienia. Yy, dużo lepiej radzą sobie osoby w show-biznesie, które są twarde, niezłomne, bardzo pewne siebie, które mają też ogromne zaplecze wsparcia. U mnie tego zabrakło i yy, byłam po prostu nieszczęśliwa, tak w skrócie to ujmując. I potrzebowałam odpocząć, zregenerować siły, dowiedzieć się, kim jestem bez telewizji, bez mm, świateł i tak dalej.